W tym filmie zobaczycie prezentację miernika cęgowego z funkcją pomiaru prądu rozruchu oraz funkcją eliminacji szumów wysokiej częstotliwości przy pomiarach prądu przemiennego. Zapraszam do oglądania. Jest to przyrząd firmy Kiewitz o symbolu HT208D. W twardym, porządnym etui znajdziemy przyrząd, przewody pomiarowe, termoparę, baterie oraz instrukcję obsługi w kilku językach. Multimetr wykonany jest z dobrych jakościowo materiałów. Czerwone elementy obudowy to twarda guma. Zasilany jest trzema bateriami typu AAA, które otrzymujemy w zestawie. Sondy pomiarowe oraz przewody są dobrej jakości. Sondą zmierzymy temperaturę od -20 do 1000 stopni Celsjusza. Instrukcja obsługi w 5 językach. Do włączenia urządzenia oraz wyboru wielkości mierzonej służy pokrętło. Z boku jest przycisk Hold oraz włączenia latarki. Gdy pokrętłem wybierzemy jeden z zakresów pomiaru natężenia prądu, możemy ustawić funkcję InRush. Jest to funkcja pomiaru prądu rozruchu. Czas tego pomiaru wynosi 100 milisekund. Przy pomiarach napięcia oraz natężenia prądu przemiennego możemy użyć funkcji VFD, czyli funkcji, która eliminuje szumy wysokiej częstotliwości. Miernikiem cęgowym zmierzymy częstotliwość, ciągłość, wykonamy test diody, zmierzymy rezystancję i pojemność. Zmierzymy też temperaturę. Po wybraniu pomiaru napięcia z funkcją LOS, impedancja wejściowa miernika będzie wynosiła nie 10 megaohmów, a tylko 300 kiloohmów, przez co pomiar może być dokładniejszy. Ostatnia pozycja pokrętła to wykrywanie napięcia bezdotykowo oraz funkcja wskaźnika napięcia jednobiegunowego. Z tyłu mamy praktyczne uchwyty do przechowywania sond pomiarowych. Przykładowe pomiary: pomiar natężenia prądu przemiennego.
bezdotykowe wykrywanie obecności napięcia. Miernik jest bardzo czuły, wykrywa obecność napięcia z odległości kilkunastu centymetrów. Multimetr jako jednobiegunowy wskaźnik napięcia. Pomiar napięcia prądu stałego. Funkcja INRUSH, czyli funkcja pomiaru natężenia prądu o krótkim czasie trwania. Funkcja ta może być przydatna przy pomiarze prądu rozruchu w silnikach samochodowych. Możemy też zmierzyć natężenie prądu płynącego np. w tej zgrzewarce. A wiadomo, że jest to bardzo krótki impuls. Pomiar natężenia prądu przemiennego z przemiennika częstotliwości zasilającego silnik. Przetworniki częstotliwości generują właśnie dużo takich różnego rodzaju wysokich częstotliwości. Dzięki funkcji FVD możemy uzyskać dokładniejszy pomiar. Pomiar pojemności. Kondensator o pojemności 1000 mikrofaradów. Pomiar ciągłości oraz rezystancji. Test diody. Pomiar temperatury. Miernik cęgowy Kiewit HT208D
to przyrząd godny polecenia. Dziękuję za uwagę.